1 listopada odwiedzimy po raz kolejny nekropolię, w tym tę najstarszą w Suwałkach, położoną przy ulicy Bakałarzewskiej. Od kilku lat w Dniu Wszystkich Świętych na cmentarnych alejkach spotykamy wolontariuszy wędrujących z puszkami. Piątek również odbędzie się tutaj zbiórka pieniędzy na rzecz odnowienia najstarszych i najcenniejszych nagrobków. Na renowację mogą liczyć również krzyże i płyty spoczywające na nagrobkach, których już nikt nie odwiedza. Każdy z nagrobków odrestaurowanych ze środków pochodzących ze społecznej kwesty posiada mosiężną tabliczkę z informacją o źródle finansowania renowacji. Wolontariusze będą w tym roku kwestować od 9 do 16. W alejkach spotkamy lokalnych polityków, ludzi kultury, młodzież. Każdy wolontariusz będzie posiadał identyfikator z numerem kwesty. Zbiórkę organizuje Akcja Katolicka przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach.